czasami warto się ze mną spotkać, bo ja, wie pan, pokażę dno, a potem jeszcze od tego dna pukam, od dołu, co tam wychodzi. A Chiny to jest ideogram, to jest znak, to jest symbol, to są podteksty. Chung Woman, Chinese Dream, tłumacząc na angielski, czyli chińskie marzenie, chiński sen. Tamta epoka to było... Nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, jak łowi myszy, to jest dobry kot. To trzeba już pańskiemu pokoleniu, pan jest antykomunista, to ja muszę pana szczególnie uczyć, że to jest tam żadna ideologia, to jest po prostu pała i brutalne egzekwowanie dyktatury. Bo komunistyczna partia Chin to nie jest taka partia jak u nas PO, czy PiS, czy jakieś tam partie w Europie Zachodniej, tylko to jest 96 milionów ludzi. Jak oponenta, czy przeciwnika, czy wroga omamić, oszukać, przekupić, skorumpować, zmęczyć, przydusić albo okrążyć i zastosować blokadę. Oto jest po chińsku. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuki dla naszych przyjaciół. Zarys, fundacja, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my pomagamy. Legimi, biblioteka cyfrowa, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu. KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Dziękujemy wam za wsparcie, kochani. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Przypominam państwu, że napisałem nową książkę, Ukraińcy, którą bardzo też państwu polecam. Myślę, że bardzo was zainteresuje, szczególnie w kontekście trwającej wojny na Ukrainie. Są dostępne egzemplarze z autografem, wszystkie szczegóły pod spodem. A teraz przechodzimy już do rozmowy. A naszym gościem, drodzy państwo, jest profesor Bogdan Góralczyk. Czołem, panie profesorze. Dzień dobry, po pewnej przerwie. Tak, muszę powiedzieć, że staramy się zawsze w historii realnej spełniać prośby widzów, jeżeli chodzi o zapraszanych gości, i pana widzowie domagają się najczęściej. No tak, ale ja nie przyniosę wojny, nawet tej trzeciej, więc co to za gość? To dobrze. Nikt nie chce wojny. Panie profesorze, bardzo miło pana widzieć. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest o czym gadać jak zawsze. O tak, ale bardzo dużo, drodzy państwo, dzieje się w Chinach, bo i protesty na nieprawdopodobną skalę i wielka geopolityczna gra, przetasowania również na szczytach Komunistycznej Partii Chin. Także mamy o czym rozmawiać. Jeszcze tylko kciuk dla naszych widzów. Dziękuję państwu, że oglądacie Historię Realną. Dziękuję, że wspieracie. Dzięki wam działamy tak prężnie i możemy się skupić na tej pracy. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki, Red is Bad i uwaga, moje książki, między innymi Ukraińcy z autografem. Panie profesorze, olbrzymia fala niezwykle gwałtownych protestów się przez Chiny przetoczyła. Porównuje się to ze skalą protestów z 89 roku na Placu Niebieskiego Spokoju, Tiananmen. Czy rzeczywiście to było takie olbrzymie, bezprecedensowe wydarzenie? No niewątpliwie bezprecedensowe, bo jednak mówimy o kraju autorytarnym ze znamionami nawet totalitarnego. Różnice między autorytaryzmem a totalitaryzmem ja widzę w jednym pojęciu, że pojawia się strach. No i ten strach został przełamany. Ja traktuję, że to jest bardzo ważny moment. Nie jestem w tej ocenie odosobniony. Bardzo ważny moment w dziejach Chin, ponieważ ruszyło społeczeństwo, czego się jednak nie spodziewano, chociaż sygnały były rosnące od tygodni, jeśli nie miesięcy, dlatego że Chiny, jak wiemy, są kolebką tego nieszczęsnego COVID-19, obecnej pandemii. I w pierwszym roku bardzo dobrze sobie z tą pandemią poradziły, czyli najpierw pandemię urodziły, a potem się jej pozbyły
i nawet we wrześniu, 8 września 2020 roku Xi Jinping w Wielkiej Hali Ludowej w gmachu parlamentu ogłosił koniec COVID-u, wręczył wielkie ordery, było w chińskich mediach wielka pompa, no i Chiny zaczęły w miarę normalnie funkcjonować do tego stopnia, że na koniec 2021 roku miały ponad 8% wzrost PKB, co było niespotykane i niesłychane na skalę globalną. No i oczywiście to pompowało ich dumę, pychę, że cały świat boryka się z ogromnymi trudnościami, a Chiny idą do przodu. Tymczasem wiosną tego roku okazało się, że dwie chińskie szczepionki, które wynaleźli, są nieskuteczne na nową odmianę wirusa, na Omikron, i trzeba było stosować środki, które dotychczas stosowano, klasyczne zresztą dla systemów autorytarnych, czyli twardy lockdown. I pamiętamy, bo to się odbiło i słusznie wielkim echem na świecie, że przez 2,5 miesiąca był wiosną tego roku zamknięty Szanghaj, a potem te lockdowny bezustannie się powtarzały i wszystkie praktycznie większe miasta chińskie przezeń przechodziły, i to budziło naturalną frustrację. Także tak jak jeszcze przed rokiem Chińczycy byli dumni ze swych osiągnięć, tak teraz zaczęli sarkać i psioczyć, również na władzę, a może najbardziej na władzę, że są zamykani, że są traktowani jako niewolnicy. No i to przyczyna jest jedna, praprzyczyna jest jedna, powód, że obecny przewodniczący od wszystkiego, czyli Xi Jinping, od 20 zjazdu w październiku tego roku, jedynowładca na praktycznie nieokreślony czas, być może dożywotnio, że Xi Jinping od początku trzyma się jednej strategii, a mianowicie zero tolerancji dla COVID-u, którą to strategię zastosował już w mieście Wuhan, kiedy zderzano się z pierwszą falą. Ona się okazała skuteczna i potem media chińskie, to nie jest bardzo odczuwane w mediach naszych czy zachodnich, bezustannie eksponowały jeden ważki element, który działał długo, mianowicie, że w Chinach prawie nie ma ofiar śmiertelnych tej zarazy, tej pandemii, natomiast na świecie są miliony, w tym, co ważne dla Chin, jako punkt odniesienia, ponad 1 000 000 w Stanach Zjednoczonych. No i ten argument działał, ale latem tego roku przestał działać, no i teraz jesienią to wybuchło, z tym, że tu znowu była iskra, która to zapaliła. Iskrą był ten blok w Urumqi, w stolicy ujgurskiego, czy Xinjiangu, czyli tak naprawdę ujgurskiego regionu autonomicznego. I to Chińczycy nagrali na smartfonach. Ludzie byli w lockdownie, ale dosłownie zaryglowani we własnych mieszkaniach i krzyczeli przez okna: pomóżcie mi, otwórzcie drzwi, ratujcie nas. Sam te filmiki widziałem, one się przedostały na zewnątrz i 10 spłonęło, w tym 2 dzieci. I wtedy ruszyły, czego się nikt nie spodziewał, a na pewno władze, wszystkie większe chińskie miasta, bo Chińczycy już narodowości Han, nie mniejszości narodowe, zrozumieli, że taki los może spotkać i ich. I w tym sensie ruszyły demonstracje, które objęły wszystkie większe miasta. No i w ciągu doby praktycznie one, oprócz haseł przeciwko lockdownowi, przeciwko zniewoleniu, zamykaniu, przeobraziły się również w protest polityczny, szczególnie w Szanghaju oraz w stolicy prowincji Sichuan, w mieście Chengdu, też ponad 20-milionowym. Szanghaj to 26 milionów mieszkańców, takie małe miasteczka większe niż pół Polski. I w Chengdu było
czego my nie dostrzegamy. Przez ponad dwa miesiące w lecie tego roku też zamknięte w lockdownie. I w Szanghaju młodzież głównie, ale też mieszkańcy miasta zaczęli skandować Xi Jinping zejdź ze sceny i komunistyczna partia precz, a w Chengdu jeszcze lepsze hasła, a mianowicie, że nie chcemy cesarza i nie chcemy rewolucji kulturalnej 2.0, a to już jest uderzenie bezpośrednio w Xi Jinpinga, niedawno konsekrowanego, jeśli mogę użyć tej teologicznej nomenklatury, na jedynowładcę i cesarza. No i władze, zdaje się, że przesłanie zrozumiały, czytaj Xi Jinping, bowiem zaczynają się pojawiać głosy o luzowaniu. Co więcej, ujawniono aż 20 różnych przedsięwzięć, które przygotowali eksperci, że to będzie wybiórczo coraz bardziej luzowane, ale z jednej strony jest luzowanie, a z drugiej jest aresztowanie, ponieważ tych, którzy wznosili hasła polityczne, najpierw nagrywano umiejętnie przez milicję, a teraz się też umiejętnie przechwytuje, no bo i sztuczna inteligencja i kamery wszechobecne zadziałały. No panie profesorze, ja mam do tego, co pan powiedział, kilka pytań, bo jest kilka poziomów. Może zacznę od tego, że dla mnie dużym zaskoczeniem były te protesty, bo Chiny są przedstawiane jako taki kraj kontroli totalnej. Absolutnie, to znaczy nasycony właśnie kamerami, systemami rozpoznawania twarzy, że ludzie są tam naprawdę pod olbrzymią presją tego aparatu inwigilacji i kontroli. I nagle okazuje się, że tysiące ludzi wychodzą na ulicę i dochodzi do protestów antykomunistycznych, antyrządowych, zamieszek. Czy to jest dla pana też zaskoczeniem, że ten system totalnej kontroli okazał się no, albo fikcją, albo przynajmniej słabo działającym? Nie system jest dla mnie zaskoczeniem, natomiast skala jest zaskoczeniem, że to się rozlało po całych Chinach i myślę, że największym zaskoczeniem było dla samego Xi Jinpinga. On wyraźnie tę lekcję odrobił, ale dlatego, że jest jeszcze jeden, panie Piotrze, poziom, chyba najgłębszy, który trzeba dobrze Chiny znać, żeby zrozumieć, o co chodzi. Otóż w historii Chińskiej Republiki Ludowej, przypomnijmy, proklamowanej 1 października 1949 roku, obok wielkich manifestacji Hunmeibinów, Czerwonej Gwardii, gdzie miliony były poruszone, ale odgórnie przez Mao Tse-tunga i władze, były tak naprawdę tylko dwa przypadki demonstracji, krwawo obydwa zakończone, antyrządowych. Pierwszy wydarzył się w święto Qingming, to jest na początku kwietnia zawsze przypada, odpowiednik naszych wszystkich świętych, wszystkich zmarłych. I to był kwiecień 1976 roku, kiedy w Pekinie na plac Tiananmen wyszła masowo młodzież i inteligencja, czcząc pamięć niedawno przed 4 miesiącami zmarłego premiera Chiang Rai'a, który jest uznawany powszechnie w HRL za ojca obecnej modernizacji. Implementował to później Deng Xiaoping. I drugi zryw, sam go miałem możliwość doświadczać osobiście na placu Tiananmen w 1989 roku. To przez 6 tygodni aż trwało. I znowu przyczyną była śmierć poprzedniego Genseka, Hu Jaopanga, który na jednym z zakrętów pod koniec 1986 roku, głównie w Szanghaju, młodzież wystąpiła i chciała odrzucenia marksizmu, leninizmu jako już zdezolowanego starocia. I wtedy władze się podzieliły. Część z nich opowiedziała się za demonstrującymi, chcąc poluzowania systemu, i Deng Xiaoping odpowiedział wyrzuceniem sekretarza generalnego KCKPH,
osobiście przez siebie wybranego i z którym współpracował przez dekady Hu Jaopanga, który stał się natychmiast w pierwszych dniach stycznia 1987 roku bohaterem chińskiej młodzieży i chińskiej inteligencji. I kiedy on zmarł, miał jakiś wylew krwi do mózgu na posiedzeniu władz, bo jego wyrzucono ze wszystkich stanowisk, ale nie wyrzucono z partii. I kiedy on zmarł, no to się uruchomiła pekińska wiosna 1989. Jeśli te dwa fakty, kwiecień 76, Zhou Enlai, kwiecień 89, Hu Jaopang, złoży się z tym, że właśnie w tych dniach, gdzie są demonstracje na terenie Chin, umiera Gensek, czyli sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin w latach 1989-2002, Jiang Zemin, który doszedł do władzy na mocy tego ruchu społecznego i który wyprowadził Chiny w globalizację i o którym wiadomo, że nie był w końcowych latach życia wielkim fanem tego, co robi z Chinami Xi Jinping, to Xi Jinping musi mieć w świadomości, że lada chwila będzie miał nowy Tiananmen na większą skalę i niekoniecznie tylko w stolicy kraju. I dlatego, jak myślę, jest to luzowanie, żeby próbować odpowiedzieć na żądania ludu. Równocześnie jednak nie mam żadnych złudzeń i wątpliwości co do tego, że władza autorytarna absolutnie, a szczególnie ta obecna, nie dopuści do kontestacji i haseł typu Xi Jinping zejść ze sceny, czy komunistyczna partia ma odejść. O tym zapomnijmy. To nie jest równo ważne, no, a tym niemniej, i to jest najistotniejsze, co ja dzisiaj, panie Piotrze, w pana programie powiem, bo to nie dociera, bo my mamy coraz więcej w Polsce specjalistów od Chin. Czuję się dumny, że mam tylu następców. Co prawda większość z nich mnie atakuje, a nie wspiera, ale niech tak będzie. Niech zakwita 100 kwiatów. Natomiast chcę powiedzieć jedno, że na naszych oczach załamał się kontrakt społeczny, jaki istniał pomiędzy władzą a społeczeństwem chińskim co najmniej od 1989 roku, jeśli nie wcześniej, który polegał na prostym założeniu, niepisanym, ale w pełni uświadomionym, że my, społeczeństwo, otrzymujemy wzrost dobrobytu i polepszenie jakości życia w zamian za to, że nie mieszamy się do polityki państwa, która nam ten zwiększający się dobrobyt gwarantuje. I to się wzięło i załamało, i dlatego to jest tak ważna cezura, że, panie Piotrze, ja w zeszłym roku, dokładnie rok temu, wydałem książkę o erze Xi Jinpinga i teraz w Trymiga musiałem dopisać jeszcze jeden rozdział o wydarzeniach 2022 w Chinach i wokół nich, żeby wyjaśnić, co się dzieje, bo najwyraźniej mamy w Chinach bardzo istotną cezurę i jeszcze myślę, że nikt dokładnie nie wie, jak się to zakończy, co będzie podane teraz przez władzę jako nowy kontrakt społeczny, bo coś takiego trzeba będzie zaproponować. Panie profesorze, to jest rzeczywiście pasjonujące, bo dotykamy też trochę takiej ludzkiej mentalności. Być może cały ten pomysł od początku, ten kontrakt społeczny był skazany na klęskę, bo po prostu w momencie, kiedy dzięki temu bogaceniu się powstała klasa średnia, Chińczycy zaczęli, no mają też dostęp do nowoczesnych technologii, do pieniędzy, no to nagle pojawiły się też oczekiwania co do codziennego życia. I nie chcą może żyć już w takim zamordyzmie, czy też nawet totalitaryzmie. I to jest trochę takie pytanie do pana, panie profesorze, bo przecież jest drugie dno, nie tylko chodzi o COVID w tej sprawie, to czego ci ludzie właściwie chcą? Oni chcą żyć w demokracji, czy może chcą żyć w jakimś kraju? No właśnie, jaki jest taki główny cel tych ludzi, którzy wychodzili na ulicę w ostatnich tygodniach? Jak oni sobie wyobrażają swoje życie po partii komunistycznej i bez Xi Jinpinga?
Panie Piotrze, tak w skrócie przedłożył pan zachodnią narrację, jak się patrzy na Chiny, a ja przedkładam chińską i zaraz będę znowu jako chińska onuca robił. Będą mnie atakowali aż z Tajwanu i gdzie indziej. Ale jakby, ponieważ... panie profesorze, ale przecież w Chinach nie ma onuc, to może pan być... No, ale u nas są popularne i się dorabia. W Chinach nie ma, ale były kiedyś. Niech pan sobie przyjrzy, pan jest historyk, jak żołnierze Kuomintangu, to w takich pończochach chodzili, owijaczach. Ich onuce nie znaczy nasze onuce, ale do tego się to sprowadza. I tam jest inne dno, że te władze nie tylko proponowały wzrost poziomu życia i to gwarantowały, to jest rzeczywiście, no rozmawia pan z osobą, która Chiny zna od pół wieku z autopsji, więc ja jestem świadkiem tego. Chiny, które poznałem, kiedy tam studiowałem, ale nawet Chiny jeszcze na placu Tiananmen w 89 roku, a Chiny dzisiejsze to są dwie odległe planety. To są zupełnie nieporównywalne rzeczywistości. I to jest nam bardzo trudno w świecie zachodnim zrozumieć, ale to jest cenione przez Chińczyków. I teraz najdelikatniejsza, najwrażliwsza sprawa, jaką oprócz COVID-u trzeba podnieść, to jest taka, że kiedy obecna ekipa z Xi Jinpingiem na czele doszła do władzy pod koniec listopada, czy w listopadzie 2012 roku, to natychmiast siedmioosobowy skład stałego komitetu biura politycznego, czyli to gremium, które dotychczas Chinami rządziło, mówię dotychczas, bo po niedawnym 20. zjeździe już nie ma żadnego gremium, już jest jeden, czyli jak mówimy władza w Chinach to Xi Jinping, jak Xi Jinping to władza w Chinach, koniec, kropka, nie ma niedomówień. Co oczywiście oznacza pełnię władzy, ale też pełnię odpowiedzialności. To jest bardzo ryzykowny, wręcz ryzykancki krok. I ta władza z Xi Jinpingiem w 2012 roku od razu na pierwszym w swoim wspólnym pojawieniu się, a Chiny to jest ideogram, to jest znak, to jest symbol, to są podteksty, udaje się na wystawę fotograficzną przy placu Tiananmen do Muzeum Narodowego, poświęconą czemu? Stuleciu narodowego poniżenia, że Chińczycy od wojen opiumowych w tyłek brali, a to powstanie Tajpingów, a to powstanie bokserów, potem rozpad cesarstwa, potem wojny Ciunfa, soldatesek, prywatnych armii, potem dwa aż najazdy japońskie, a na koniec jeszcze na dodatek wojna najbardziej krwawa, bo domowa, między Kuomintangiem, Partią Narodową, a Partią Komunistyczną. Na początku tego okresu stulecia narodowego poniżenia Chiny były ciągle jeszcze największym organizmem gospodarczym na globie, dawały 1/3 światowego PKB, a kiedy się to skończyło, kiedy był podział na Chiny i Republikę Chińską na Tajwanie, w październiku 1949 roku, to Chiny lądowe, kontynentalne dawały 3,5% światowego PKB, czyli dziesięciokrotnie mniej. I teraz Xi Jinping wraca do tego świadomie, idzie na tę wystawę fotograficzną temu okresowi, kiedy Chińczycy brali i ogłasza Chungwomen. Chinese dream, tłumacząc na angielski, czyli chińskie marzenie, chiński sen. No i podtekst jest jasny. Był American dream, było stulecie amerykańskie, nadchodzi chińskie. Dwa lata, co było bardzo zabawne, chińskie media zamiast commercial break, to tak jakby Piotr Zychowicz teraz tu wrzucił, ze dwójkę dzieci z przedszkola, największe gwiazdy sportu, areny, filmu, teatru, co dla mnie znaczy chiński sen, chińskie marzenie. Czyli było, jak i w Polsce się zdarza, ja mam pomysł, wy go łapcie. No i po dwóch latach, w listopadzie 2014 roku, Xi Jinping złapał, co to znaczy marzenie i klasycznie po chińsku określił, że to są dwa cele na stulecie. Jeden cel na stulecie komunistycznej partii, już spełniony 1 lipca ubiegłego roku
I drugi cel, do którego zmierzamy, to jest 1 października 2049 roku, stulecie HRL, że ma być wielki renesans narodu chińskiego. Nie mówi się, czy to, mówi się wprost, że to ma być znowu Chiny w rozkwicie, znowu złota epoka, znowu renesans, tylko nie mówi się, że Chiny będą same największą cywilizacją na globie, czy jedną z wielu, tego się nie domawia i to społeczeństwo chińskie kupiło. Nie tylko elity, społeczeństwo chińskie to kupiło i w tym kontekście zawierzało władzą. Natomiast ten upór z polityką zero COVID wywołał tak głęboką frustrację, bo świadomość, tu pan ma rację we wprowadzającym pytaniu, świadomość społeczna jest inna, dostęp do internetu jednak mimo firewalla, no i miliony Chińczyków, którzy podróżowali po świecie, mają świadomość, że to wygląda inaczej. No i dlatego mówię, że kontrakt społeczny trzeba będzie zdefiniować nieco inaczej. No tak, i panie profesorze, to też jest o tyle fajne, że to też niszczy takie pewne stereotypy. Ja bardzo często spotykam się z takim stereotypem, że ten konfucjanizm zamienił, czy też w ogóle mentalność, cywilizacja chińska tych ludzi w takich pokorne mróweczki, które tam wykonują swoją pracę w gigantycznym mrowisku, jakim jest Chińska Republika Ludowa. A tutaj okazuje się, że doprowadzeni do jakiegoś tam przez władzę tym lockdownem twardym do jakiejś ostateczności, ci ludzie po prostu się wściekli, wyszli na ulicę, biją się z policją. To też pokazuje taką ludzką twarz Chińczyków, to znaczy, że oni tak na dobrą sprawę są tacy jak my. I to trochę tak odczarowywuje Chiny. To mi się bardzo podoba w tej całej historii. No i bardzo słusznie, jeśli chodzi o konfucjanizm, bo to też ważne, to Jiang Zemin teraz za 6 grudnia, więc tuż po emisji pańskiego i czy naszego programu, naszej rozmowy, będzie państwowy pogrzeb. Musi być, bo wyjaśniłem, dlaczego jest to bardzo delikatny i niebezpieczny moment dla Xi Jinpinga. To kiedy Jiang Zemin dochodził do władzy po placu Tiananmen, to żar w wiarę w komunizm się absolutnie wypalił i on włączył dwa mechanizmy zastępcze, a mianowicie chiński nacjonalizm, który ma się dobrze, no w tym haśle i chińskiego snu marzenia i tym bardziej wielkiego renesansu on jak najbardziej tkwi, a więc jest wspierany świadomie przez władzę, oraz, co było nowum, było powrót do chińskiej tradycji, do korzeni chińskiej cywilizacji, a więc przede wszystkim do konfucjanizmu, choć nie tylko, no bo jest hierarchiczny, paternalistyczny, a więc poręczny i służebny względem władzy autokratycznej. I to działało, natomiast kiedy przyszedł Xi Jinping, to nieco zwekslował. Nacjonalizm jeszcze mocniej podkreślił, natomiast obok konfucjanizmu i powrotu do tradycji zaczął coraz częściej i gęściej mówić, że tylko socjalizm uratuje Chiny i przez 2, 3, 4 lata pierwsze ja się zastanawiałem, czy on nie ma na myśli czegoś takiego jak socjalizm w wydaniu skandynawskim. Tym bardziej, że delegacje chińskie do Skandynawii jedna po drugiej jechały. Ale już podczas poprzedniego 19 zjazdu w 2017 roku zrozumiałem w pełni, że to jest jednak powrót do twardego leninizmu, a więc twardej dyscypliny i do maoizmu, chociaż tego się nie mówi. I w ślad za tym, co się stało, panie Piotrze, oprócz tego kontraktu społecznego mamy jeszcze jedną barierę. I tę będzie mi dosyć łatwo wyjaśnić, bo był akt, symbol. Pan pewnie go też oglądał i większość z naszych widzów też, a jeśli nie, to po tej rozmowie będzie mogła to zobaczyć. Jak wyprowadzano z Wielkiej Hali Ludowej na osobiste polecenie Xi Jinpinga, jego poprzednika przez 10 lat w okresie 2002-2012, Hu Jintao.
To było takie symboliczne pożegnanie epoki Deng Xiaopinga. Tamta epoka została zamknięta. Tamta epoka to było nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, jak łowi myszy, to jest dobry kot. Czyli żadne izmy, żadne marksizmy, leninizmy, idiotyzmy, paternalizmy. Wyrzucamy to. Tylko praktyka się liczy i szukamy prawdy w faktach. I jeszcze na dodatek idziemy przez rzekę, czując kamienie pod stopami, czyli ostrożnie i delikatnie, żeby wielkiego kolosa chińskiego nie wywrócić. I tamta epoka, jak rozgrzeszenie papieskie czy biskupie, właśnie się wzięła i skończyła. I rozpoczyna się era Xin Shi Tai, jak oni mówią. A propos, żeby rozbawić naszych widzów, to jak się nazywa dzisiaj ustrój i myśl w Chinach? Otóż jest to myśl Xi Jinpinga o socjalizmie, o chińskiej charakterystyce w nowej epoce, w nowej erze. O tak to się nazywa i tak weszło do statutu partii na 20. zjeździe. Czyli mamy nową erę i nowa era nie jest pragmatyczna, trzeźwa aż do bólu, tylko jest ideologiczna. I moje zadanie jako osoby zawodowo się wyjaśnianiem Chin zajmującej jest, żeby wskazać, no to na czym ta myśl, ten Xi Jinping Sysiang, ta myśl Xi Jinpinga, na czym polega? Otóż cztery są filary tej myśli. Jeden, wspomniany leninizm, to trzeba już pańskiemu pokoleniu, pan jest antykomunista, to ja muszę pana szczególnie uczyć, że to jest tam żadna ideologia, to jest po prostu pała i brutalne egzekwowanie dyktatury. Do tego dochodzi marksizm, ale nie w rozumieniu takim filozoficznym, tylko stricte ekonomicznym. Marksizm, co u nas w świętej pamięci Andrzej Walicki, profesor, bardzo ładnie wykazał, szczególnie w takim tomie Skok do Królestwa Wolności. Marksizm w DNA miał niechęć do rynku i jego żywiołowości, czyli zamiast rynku i jego praw jest znowu etatyzm i państwo. To jest drugi element. Trzeci, wspomniany przeze mnie nacjonalizm, jak mówię, narastający, to jest i czwarty, chińska tradycja, konfucjanizm, który też wspomniałem. I to jest myśl Xi Jinpinga, czyli to jest coraz bardziej, coraz twardsza dyktatura, przeciwko której młodzież teraz też wystąpiła, ale tu jest drugie dno takie, że ferment objął też 96-milionową teraz partię, bo komunistyczna partia Chin to nie jest taka partia jak u nas PO czy PiS czy jakieś tam partie w Europie Zachodniej, tylko to jest 96 milionów ludzi. 96 milionów ludzi? Tylu jest członków partii? 96 milionów ludzi, czyli to jest po prostu elita władzy. Wszystko, co się w Chinach w sensie politycznym będzie działo, rozegra się wewnątrz niej. Dlatego my nie możemy naszych kategorii, co się u nas nagminnie stosuje, stosować do Chin, bo Chiny to jest cywilizacja ubrana w szaty państwa. My traktujemy je jako zwykłe państwo, a to jest cywilizacja. I dlatego mamy takie duże problemy ze zrozumieniem. A jak się ktoś próbuje, jak ja, to przedstawić, no to wracają te nieszczęsne onuce. Onuce albo kimona. Natomiast mam kilka pytań. Kimona to też inna cywilizacja. To jeszcze inna, japońska. To prawda. Japońska. Tak, japońska. Tak. Którą zresztą muszę powiedzieć, że mam wielką do niej, wielką słabość. Panie profesorze, zaraz będę pytał, bo to jest pasjonujące, o przyszłość, właśnie co przyniesie przyszłość i w kontekście tych protestów, i w kontekście tej wielkiej zmiany nowej epoki Xi i geopolityki, ale jeszcze chciałbym podrążyć temat tych protestów. Ja muszę powiedzieć i chciałem tu pana zapytać jako znakomitego znawcę Chin, to co mnie uderza w tej całej historii, to jest to, że z jednej strony są ludzie, którzy są po prostu wściekli, a z drugiej strony jest jakaś taka przerażająca bezduszność
w sposobie, w którym chińskie władze walczą z tym COVID-em, czy też z tymi ludźmi właściwie, których podejrzewają, że są chorzy. Mam na myśli, pan mówił o tym, że nie wypuszczali tych ludzi z płonącego bloku, ale na przykład ja widziałem takie całe, jakieś takie czworoboki maszerujących ludzi w białych, jakichś takich upiornych skafandrach, rękawice, maski, gogle. Wygląda to jak jakiś science fiction, jak jakaś dystopia po prostu. Czy z czego znowu to wynika? Czy to jest właśnie taki totalitaryzm komunistyczny, czy jakaś kultura taka? Jak pan może naszym widzom to wytłumaczyć? Tu jest też kilka elementów. Nie ma w Chinach jednej odpowiedzi. Mianowicie pierwsza jest taka, że chińskie społeczeństwo poprzez dziesięciolecia polityki jednego dziecka stało się hedonistyczne, że stało się bardzo nie potrafi jeden drugiemu pomagać. I to jeszcze obecna dyktatura wzmaga ten chłód w relacjach społecznych. Zachwiała się sama podstawa, samo sedno cywilizacji chińskiej, czyli wielopokoleniowa, wielodzietna rodzina. To zostało podważone i Chiny będą miały z tym, jak będziemy mówili o przyszłości, podstawowy problem, że już się starzeją i mają jeszcze wiele problemów do rozwiązania. Drugi element jest taki, że Xi Jinping, kiedy doszedł do władzy, czyli przypominam jesienią 2012 roku, przed 10 laty, to prawie natychmiast rozpoczął bezprecedensową co do skali i rozmiarów kampanię antykorupcyjną. Wyłapywał, jak to się tam ładnie ujmuje, pchły i tygrysy. Pchły to zwykli członkowie partii, 96 milionów wyłapać, to nie takie proste, panie Piotrze, a tygrysy, no to ważnych członków partii z KC albo z biura politycznego, albo ważnych generałów, ale co więcej, jednym z którego złapał, to był kontrkandydat do najwyższych stanowisk, Posilaj się nazywał, czyli przy okazji była czystka polityczna, a drugi jeszcze ciekawszy, nawet Mao Zedong, Kang Sheng to był taki chiński Beria, szef służb specjalnych, absolutnie nie odważył się nigdy zaatakować, a Xi Jinping wsadził do więzienia na dożywocie poprzedniego szefa wszystkich służb jawnych, tajnych, mundurowych i niemundurowych, Chou Yongkang się nazywał, a Chiny to, panie Piotrze, Guangxi. Jak pan wyrzuca szefa bezpieki, to pan wyrzuca całą bezpiekę, bo wszystkim pan nie ufa. Czyli jest ogromny poziom braku zaufania i wrogości do obecnego dyktatora, bo on naruszył wiele interesów. I to powoduje, że z chwilą, kiedy ruszyła ta kampania, środki na bezpiekę są w Chinach większe niż środki przeznaczone na armię, o której tak dużo mówimy. A to wiele mówi. I jeszcze jakby tego było mało, dlatego czasami warto się ze mną spotkać, bo ja, wie pan, pokażę dno, a potem jeszcze od tego dna pukam, od dołu, co tam wychodzi. Mianowicie, kto u nas pamięta, szczególnie wśród tych bardzo wielu specjalistów, co się Chinami zajmują, że tak w połowie minionej dekady Chiny napompowały bańkę na dwóch wtedy, bo dzisiaj mają trzy giełdach, w Shenzhen i w Szanghaj, ponieważ władze chciały na skróty doprowadzić do tego chińskiego marzenia i zaprosiły Chińczyków, którzy, szczególnie ci na południu, mają w swoim DNA ducha hazardu i zaprosili ich do gry na giełdzie. No jak zaprosili, to Chińczycy masowo poszli, napompowali bańkę i w lipcu i sierpniu 2015 roku, a potem jeszcze w styczniu 2016, kiedy giełdy znowu odmrożono, one straciły bilion, czyli 1000 miliardów dolarów. Gdyby
taki bilion dolarów straciła dzisiaj by Unia Europejska, no to spełniłoby się marzenie władz w Budapeszcie i w Warszawie. Już by jej nie było. A tak Chiny stoją, ale ponad 80 milionów, lekko licząc, Chińczyków straciło wtedy swoje oszczędności całego życia albo dochody. Niekoniecznie pan pamięta, bo się pan akurat Chinami niekoniecznie interesuje głębiej, że w tamtym czasie, w początkach pierwszej, drugiej dekady tego stulecia, był bardzo głośny projekt, że Chińczycy wybudują kanał paralelny do panamskiego, który połączy Pacyfik z Atlantykiem, bo ten panamski jest pod kuratelą amerykańską. I już wykupili ziemię, już witali się z gąską, już widzieli Alicję po drugiej stronie lustra, a okazało się, że ten główny inwestor stracił wszystkie dochody i od tamtej pory do tej inwestycji nie wracamy. Ale to pokazuje, panie Piotrze, ile jest pokładów społecznej nieufności, jeśli wręcz niewrogości do obecnej elity i do Xi Jinpinga jako jedynowładcy. Tak. Panie profesorze, chciałem sprostować i powiedzieć, że odkąd pana poznałem, to się bardzo interesuję Chinami, bo pański sposób przedstawiania tych spraw jest tak inspirujący, że zacząłem też dłubać i o tym kanale słyszałem, także mówię to na swoją obronę. Natomiast teraz proponuję przejść do przyszłości. Na początku przyszłość protestów, a potem cała epoka, którą pan zasygnalizował, jej początek. Same protesty są bardzo interesujące, znaczy co dalej? I władze robią bardzo dużo, żeby oczywiście to się nie powtórzyło, żeby to ruch zniszczyć. I stąd te aresztowania, między innymi w oparciu o tą niesamowitą technologię poznawania twarzy, mimo że oni mieli maski, to i tak tam policzyli odległość oczu, brwi i wszystkich wyłapali. Ale uwaga, czy Chińczycy w ogóle w swojej masie dowiedzieli się o tych protestach? Bo my o tym wiemy w Europie, ale jak wygląda cenzura w mediach? Czy zostały te informacje podane w telewizji? Czy oni mają dostęp do YouTube'a czy innych nie, mediów? W telewizji nie, w prasie nie, natomiast Chińczycy doskonale wiedzą, bo te filmiki przecież przedostały się i do nas. One są autentyczne, to nie są fake newsy, to są autentycznie nagrywane filmy przez Chińczyków. Sami widzieliśmy, że stoją, skandują i wszyscy mają ręce w górze i trzymają smartfony. I to się przedostało do mnie i do świata zachodniego przez ogromną chińską diasporę. Przecież i Tajwan, i Azja Południowo-Wschodnia, to są miliony, ponad 50 milionów Chińczyków żyje poza granicami HRL. W tym sensie nie było tak trudno, a tym bardziej te filmiki były rozsyłane pomiędzy sobą. Natychmiast. No dobrze, ale oni tego nie blokują, panie profesorze, nie blokują tych transferów danych z tym filmikiem? Pierwszy krok, który widzieliśmy, kiedy najciekawsze, że w Szanghaju demonstracje wybuchły przy ulicy Ulumuci, czyli Urumci. I pierwszy krok to było, i to się też przez to stało, sam widziałem, jak dwóch cichociemnych wynosi planszę z nazwą ulicy. Już ulicy Urumci, czyli stolicy Xinjiangu, już w Szanghaju nie ma jakoś środowiska czy ogniska zapalnego. A drugie, już nie do żartowania, też się przedostało, że policja najpierw wchodziła i filmowała, nie tyle pałowała, a następnego dnia i w następnych dniach chodziła szczególnie w metrze i w autobusach i przeglądała smartfony i wyjmowała wszystkie filmiki. A więc, żeby to się nie szerzyło, żeby ta zaraza się nie rozlała zbyt mocno. I władza niewątpliwie obawia się tego, że jest pogrzeb Jiang Zemina i że partia może ruszyć i obawia się tego, że ten wybuch społeczny, że społeczeństwo jest już absolutnie na granicy wielkiego wybuchu, że nie można z nim grać dalej zero COVID tak jak dotychczas i dlatego wyraźnie ustępuje, ale ustępuje punktowo. Natomiast równocześnie
władza totalitarna nie pozwoli na to, żeby był ruch dysydencki, czyli równocześnie ludzi aresztuje i wyłapuje. Właśnie o to mam pytanie, żeby zamknąć już temat tych protestów. Zobaczymy oczywiście, drodzy Państwo, co dalej, ale użył Pan takiego określenia, że jeżeli coś się rozegra, to wszystko się rozegra w partii. Czyli zawsze, że będzie jakaś fronda i będą się jakieś skrzydła tam wygryzały, służby, partia i tak dalej. Ale, i to jest moje pytanie, a może te protesty otworzą po raz pierwszy drogę do tego, żeby pojawił się ktoś inny tam, po raz pierwszy odkąd Kuomintang uciekł na Tajwan. Może na przykład wyjdzie i widzę dwie płaszczyzny. Pierwsza to może jakieś ruchy odśrodkowe narodów uciśnionych, Tybetańczycy, Ujgurzy, może to nabierze takich separatystycznych część tych protestów barw, a może nawet wśród samych Chińczyków, tej dominującej grupy etnicznej, pojawi się jakiś alternatywny projekt, jakiś inny pomysł niż Czerwone Chiny. Czy widzi pan taką szansę? Panie Piotrze, znowu pan powtarza stereotypy zachodnie. To jest moja rola, żeby tutaj pana stymulować do dyskusji. Po pierwsze, mniejszości narodowe są cały czas zbuntowane. Cały czas ostatnio mówimy o Xinjiangu, a 30 lat temu po placu Tiananmen, doskonale ten okres pamiętam, Polacy prześcigali się w tym, żeby wyzwolić Tybet. No i jak widzimy, wyzwoliliśmy. Natomiast tu są, ja uważam, że dwa elementy, które mogą być zapalne. To nie będą mniejszości narodowe, bo w stosunku do narodu Han one stanowią, jest ich 55 i stanowią 8% społeczeństwa Chin. To jest ponad 100 milionów, ale rozsypanych w takiej diasporze i różnych grup etnicznych. Natomiast to się rozegra wewnątrz narodowości Han, tych rdzennych Chińczyków. I tu jedno z ognisko zapalne jest niebezpieczne dla władzy autorytarnej. Przecież już my rozmawialiśmy o konfucjanizmie. Przez długi czas w zachodnich, ale nie tylko, naukach społecznych było twarde przekonanie, że konfucjanizm jest niekompatybilny z demokracją, nie mówiąc demokracją liberalną. Tymczasem Tajwan, przecież chiński, pokazuje, że jest to możliwe i może być zaraźliwe. Dlatego ten Tajwan teraz będzie z wielu innych względów również najważniejszy, no bo widzieliśmy, co się stało z demonstracjami jeszcze większymi, ale skupionymi w jednym ośrodku w Hongkongu, prawda? Przecież mieliśmy taki cykl demonstracji i władza pokazała, że nie wprowadzając, bo odrobiła lekcję 4 czerwca 1989 roku, że nie wprowadziła czołgów i transporterów opancerzonych, a i tak swoje zrobiła. Wobec tego Tajwan jest i chińska diaspora potencjalnie zapalnym środowiskiem. No i Chińczycy, którzy znają świat, mogą próbować coś robić inaczej, bo jest ich już miliony. Natomiast nie zrobi tego klasa średnia, dlatego że są badania socjologiczne udowadniające jednoznacznie, że ona jest raczej ostoją partii komunistycznej, a nie tak jak jest utarte w zachodnich naukach społecznych, że tam gdzie wzrost burżuazji, tam wzrost demokracji. To tenże Jiang Zemin, którego będziemy w tym tygodniu żegnali, czy Chińczycy będą żegnali, wszedł do historii i to wyeksponowano we wszystkich oficjalnych komunikatach pośmiertnych, że w 2001 roku na okrągłą rocznicę powstania komunistycznej partii wszedł do historii tak zwaną teorią trzech reprezentacji, Sangge Taipiao. Jak w warstwie werbalnej to by pan sobie włosy z głowy wyrwał, tak to skomplikowane. A przesłanie było bardzo proste. Wprowadzić kapitalistów z portfela do komunistycznej partii i dać im legitymacje partyjne po to, żeby ich potem przez dyscyplinę partyjną, czyli ten wspominany już tutaj leninizm, kontrolować. Panie Piotrze, co się dzieje w tej chwili w Chinach? Nie tylko powszechne kamery, nie tylko sztuczna inteligencja
przechwytująca twarze, ale komórki partyjne, które weszły do wszystkich przedsiębiorstw, również prywatnych, a nawet tych transnarodowych. Stąd kapitał zaczął z Chin uciekać, no bo z jednej strony inwigilacja, z drugiej twarde lockdowny, trzeba się pakować i wiać. No i mamy tego dowody. To też Xi Jinping osobiście wybrał się na szczyt G20 na Bali do Indonezji i osobiście rozmawiał z prezydentem Bidenem. Panowie znają się od kilkunastu lat, bo kiedyś byli wiceprezydentami. Długo ze sobą rozmawiali, policzono, że ponad 80 godzin tête-à-tête przed tym spotkaniem na Bali. A jeszcze potem Xi Jinping rozmawiał z panią Kamalą Harris w Bangkoku przy okazji innego szczytu. No i jeśli chodzi o stosunki chińsko-amerykańskie, to wydawało się, rozmawialiśmy o tym, kiedy pani Nancy Pelosi wylądowała na Tajwanie, że będzie eskalacja i to w tym kierunku szło. Teraz mamy chwilową odwilż, deeskalację, ale nie łudźmy się, panie Piotrze, tu pan może czekać i kiedyś mnie pan zaprosi, kiedy znowu się zderzą. Pytanie, kiedy? Podejrzewam, że pierwsza cezura to mogą być zaplanowane na styczeń 2024 wybory na Tajwanie. Tam rządząca Demokratyczna Partia Postępowa właśnie dostała straszliwego łupnia, aż jej przewodnicząca, a zarazem prezydent pani Tsai Ing-wen zrezygnowała z kierowania partią, albo poczekają Chińczycy na wybory amerykańskie, już nie midterm, tylko te jesienią 2024 roku i znowu będzie koniec odwilży i znowu będzie nawalanka, no bo my mamy do czynienia niestety z nową zimną wojną, chociaż Chińczycy starają się za wszelką cenę udowodnić, że czegoś takiego nie ma. No tak, oczywiście, panie profesorze, to siły strukturalne determinują konflikt amerykańsko-chiński, to znaczy gigantyczny rozwój Chin, który zagraża amerykańskiej hegemonii światowej, a nie to, czy tam jeden polityk z drugim się poklepie po plecach. To są tylko jakieś tam przejściowe trendy. Natomiast jak już jesteśmy przy tych spotkaniach, wspólnych zdjęciach i o czym pan nie mówił, w wielu spotkaniach chińsko-amerykańskich na niższym szczeblu, jest taki pogląd, że to Rosja i awanturnicza polityka Putina pogodziła na chwilę tych wielkich rywali, Smoka i Orła, ze względu na to, że, uwaga, miał być zawarty jakiś deal amerykańsko-chiński i Chińczycy mieli wpłynąć na Putina, żeby, broń Boże, nie nacisnął czerwonego guzika. Wierzy pan w te informacje, które przedostają się do prasy, że pogroził Xi Putinowi, nie używaj atomu? Panie Piotrze, oczywiście przy tych rozmowach nie byłem, a jako długoletni dyplomata wiem, że jak nie byłeś, to nie spekuluj. Tym niemniej mamy fakty twarde. One są takie, że jak pojechał do Chin jako pierwszy przywódca zachodni po 20. zjeździe kanclerz Niemiec Olaf Scholz, to po krótkiej jego wizycie, bo on nie mógł tam nocować ze względu na COVID, on był 8 godzin raptem w Pekinie, to na koniec był jednak komunikat, że obie strony sprzeciwiają się użyciu przez Rosję broni niekonwencjonalnej i atomowej. A potem taki sam komunikat wyszedł po spotkaniu Xi Jinping, Joe Biden. To oznacza jednoznacznie, że Chiny absolutnie sprzeciwiają się groźbom, które wielokrotnie, jak pan wie lepiej ode mnie, formułował Władimir Putin i jego otoczenie, że użyją na Ukrainie wojny środków niekonwencjonalnych. I proszę zauważyć, że po tych komunikatach no jednak Kreml z takimi komunikatami i groźbami już nie wychodzi. To jest fakt dokonany. I dlaczego Chiny tak twardo? Przecież nie w obronie jednego czy drugiego miasta na Ukrainie to robią, tylko obawiają się, że one mają otwarty front na Morzu Południowochińskim i wokół Tajwanu i może się zdarzyć coś, że tu byłby precedens, prawda? Że ktoś potem użyłby takich środków tam, gdzie jest ich najważniejszy front, czyli znowu w obronie własnych najlepiej rozumianych interesów przeciwstawili się, co akurat dla nas i dla świata jest dobre, użyciu przez Rosjan broni atomowej czy innej.
No dobrze, to panie profesorze, trzy ostatnie pytania. To jednak podrążę ten temat Chin, no bo to zawsze rozmawiamy o tym, przepraszam, Rosji, w kontekście chińskim. I czy w końcu wreszcie Chińczycy mają dosyć Putina i wojny, którą wywołał, czy jest coraz większa irytacja eskalacją i przeciągającą się wojną, czy też odwrotnie, zacierają ręce, bo z każdym kolejnym dniem embarga i różnych sankcji Rosja coraz bardziej się wasalizuje wobec Pekinu. Panie Piotrze, jeśli chodzi o stanowisko amerykańskie wobec Chin i Tajwanu, to się mówi, że jest to strategiczna ambiwalencja. Otóż taką samą strategiczną ambiwalencję dostrzegam w stanowisku Pekinu wobec Moskwy po 24 lutego 2022 roku. Z jednej strony są wściekli na Putina, że spieprzył robotę i chyba już u pana o tym mówiłem, że nie dokonał blitzkriegu, nie osadził swojego namiestnika w Kijowie, że mówiąc krótko, nie dokopał Zachodowi, a wręcz przeciwnie, osiągnął przeciwskutecznie zjednoczenie Zachodu i to pod kuratelą amerykańską. I to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, Chiny, podobnie zresztą jak Amerykanie, widzą i wiedzą, że Rosja, kiedykolwiek ta nieszczęsna wojna i krwawa się skończy, wyjdzie z tego konfliktu osłabiona. Będzie słabsza i będzie prowadzona na lejcach przez Pekin, bo nie przez kogoś innego. W tym sensie to dla Chin dobrze, że Rosja się osłabia, a równocześnie zgodnie ze starą tradycją chińską lepiej mieć dwóch partnerów na północy, a nie jednego. Lepiej mieć samodzielną Ukrainę i Federację Rosyjską. Mówią Zbigniewem Brzezińskim, Rosja, albo nawet Giedroyciem bym powiedział, że Rosja ponownie z Ukrainą to powrót imperium, a po cholerę Chińczykom imperium na północy. Więc grają tak, żeby był podział. I kolejna rzecz, jednak chyba najważniejsza, że obawiają się jednego, że największym strategicznym zwycięzcą tego konfliktu będą Stany Zjednoczone, a więc ich największy przeciwnik, a do tego nie chciałyby dopuścić, a szczególnie tu taki podpunkt, gdyby Rosja została zdestabilizowana, żeby się tam pojawił chaos. Przecież Putin niedawno spotkał się z matkami żołnierzy na Kremlu albo gdzieś to nagrano. No wiemy, czym się kończyło wychodzenie Rosjan z Afganistanu. Poprzez protest matek, których synów zwłoki sprowadzano do kraju. To jest sprawa bardzo poważna i Chińczycy tego się boją, bo dla nich Rosja osłabiona, prowadzona na postronku, jest jednak partnerem w rozgrywce dla Chin najważniejszej, tej ze Stanami Zjednoczonymi. A co to byłby za partner, bo nie używają i nie prowadzają sojuszy, któremu by trzeba było pomagać. Byłby dodatkowym bólem głowy. Wobec tego teraz Rosję wspomagają, ale zważają na jedną nadrzędną, taki zupełnie próg. Mianowicie nie pomagają wojskowo i nie będą, bo się jak ognia boją, że będą wobec Chin zastosowane przez Zachód takie same sankcje jak wobec Rosji. A przecież Chiny na ostatniej fali globalizacyjnej okazały się jej największym beneficjentem, jeszcze większym niż Stany Zjednoczone. Czyli jak pan widzi, jest strategiczna ambiwalencja i wiele wyjaśnień, a nie jedno. Jak zawsze w świecie chińskim. Drugie z trzech ostatnich pytań. Zasygnalizował pan to, a ja nie odpuszczam tego tematu. Demografia chińska. Bardzo często ostatnio jest taki modny, pojawiający się pogląd w przestrzeni internetowej wśród ekspertów, że ci Chińczycy to w zasadzie mają potworny problem z demografią. Już właściwie niektórzy już widzą, witają się z gąską, że zaraz będzie katastrofa Chin w ogóle z tego powodu, ale ja mam takie dwa, jako adwokat diabła rzucę do dyskusji dwa tematy. Po pierwsze, to jest nadal grubo ponad miliard ludzi, więc sporo, a po drugie, czy rozwój nowoczesnych technologii, takich jak robotyka chociażby, w pewnym sensie spowoduje to, że już nie musi tych Chińczyków być znowu aż tak wielu? Ale woleliby, żeby było ich więcej.
W tym sensie to jest jednak bariera strukturalna, którą chińscy eksperci, chociażby z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, jednoznacznie wskazują jako najpoważniejszą, dlatego że tam są dwa procesy bardzo niebezpieczne dla Chin. Pierwszy, że społeczeństwo się kurczy, to znaczy zmniejsza ilość się ludności, nie ma przyrostu naturalnego wysokiego. Młodzi Chińczycy po polityce jednego dziecka nie chcą w ogóle mieć dzieci, bo tanie Chiny się skończyły. I to powoduje szybkie, bardzo szybkie starzenie się społeczeństwa, co jest arcy niebezpieczne. I drugi element, bo to jest przecież obciążenie dla budżetu, inny skład, inna dynamika i tak dalej. I drugi element, że na podstawie tej polityki jednego dziecka zachwiane są proporcje między płciami. 116 chłopaków przypada na 100 dziewczyn, czyli 16 chłopaków, to ja podaję dane oficjalne, może być więcej, nie ma z definicji szans na ożenek w Chinach. Trzeba albo dziewczynę gdzieś porwać, albo przekupić, albo ganku uruchomić, żeby taką zdobyć. Różne rzeczy się zdarzają. I w tym sensie to są problemy strukturalne. Ja nie mam żadnych wątpliwości, żeby sytuacja, gdyby była gospodarcza inna, myśmy w ogóle na ten temat nie mówili, ale oprócz kosztów społecznych, tych buntów, tych demonstracji, to są ogromne koszty gospodarcze takiego zamykania 26-milionowego Szanghaju czy 21-milionowego Chengdu. To są ogromne koszty. I władza po raz pierwszy, Chiny to symbole, mówiłem o tym, od 1989 roku, w tym roku będzie tak, że przyrost gospodarczy w Chinach będzie mniejszy niż w Stanach Zjednoczonych. Jak to sprzedać propagandowo? W tym sensie ja bym się spodziewał, że Chiny wystąpią z deklaracją: od tej pory mamy trójkę dzieci w rodzinie. Tyle tylko, że byłby to strasznie kosztowny zabieg i zdaje się, że nawet Xi Jinpinga na to nie stać. Wobec tego czekamy, jak to zostanie rozwiązane, ale sztuczna inteligencja i robotyka przyrostu naturalnego nie zastąpi i będą tu jeszcze jakieś rozwiązania stosowane. Sam jestem ciekaw, jakie. Obserwujemy, drodzy Państwo, sytuację, a ja ostatnie pytanie, żeby podsumować i spuentować naszą pasjonującą rozmowę z profesorem Góralczykiem. Otóż, panie profesorze, to rozpoczyna się ta nowa era, o której pan mówił, i teraz pytanie jest następujące. Czy przewiduje pan, że ta nowa era będzie takim właśnie wzlotem ku wielkości i wywinduje Chiny na pozycję światowego supermocarstwa gospodarczego i politycznego, czy też odwrotnie, przyniesie załamanie, katastrofę i będzie to lot do ziemi, do dołu, naznaczony właśnie rewolucjami, niepokojami społecznymi, kryzysem demograficznym, załamaniem gospodarczym? Rozumiem, że Chiny trochę są teraz na rozdrożu i co przyniesie nadchodząca epoka? Panie Piotrze, zaznaczył pan, że to jest pytanie ostatnie, więc czas na reklamówkę, bo to jest ten moment. Mianowicie część z państwa wie, a niektórzy się teraz dowiedzą, że ja wydałem aż 3 tomy o transformacji chińskiej i teraz dopisałem ten jeden rozdział, w którym jest expressis verbis napisane dwie rzeczy. Że te 3 moje tomy, ten chiński tryptyk, traktował o Chinach Deng Xiaopinga, okresie zamkniętym. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Historia powszechna i historia Chin także dowodzi jednego. Rządy autorytarne mogą być skuteczne i efektywne na krótką metę. Rządy autorytarne czy totalitarne na długą metę to nic innego jak recepta na katastrofę. I zobaczymy, jak z tego dylematu obecny jedynowładca Xi Jinping wyjdzie, ale powiem jedno, które wzburzy część naszych analityków i obserwatorów Chin, których, jak mówię, coraz więcej. Jak pan widzi, nie mogę przepuścić swojej zgryźliwości. Mianowicie taka, że Xi Jinping na 20. zjeździe uzyskał mandat, żeby połączyć wszystkie ziemie chińskie, czyli ostatecznie rozwiązać kwestię Tajwanu, bo jeśli mówi, że jego celem nadrzędnym jest wielki renesans narodu chińskiego, a to się powtarza na okrągło,
no to znaczy, że nie będzie wielkiego renesansu bez połączenia obydwu organizmów chińskich po obu stronach cieśniny tajwańskiej. To nie brzmi dobrze dla mieszkańców Tajwanu, to nie brzmi dobrze dla Zachodu i sam jestem ciekaw, jak to zostanie rozwiązane, ale jedno, panie Piotrze, na pewno, to nie jest kultura bojarska. To nie jest pałą w łeb, ale albo głową w mur. Putin pokazał. To jest kultura Sundzy, konfucjańska również, strategów starożytnych, jak oponenta, czy przeciwnika, czy wroga. Omamić, oszukać, przekupić, skorumpować, zmęczyć, przydusić, albo okrążyć i zastosować blokadę. O, to jest po chińsku, a nie tam walnąć przeciwnika w łeb. I co z tego za przyjemność? Drodzy Państwo, moim gościem był profesor Bogdan Góralczyk. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze, za ten naprawdę fantastyczny wywiad. Do usług. Polecam Państwu książki pana profesora i jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję. A ja bardzo dziękuję oczywiście widzom za obejrzenie dzisiejszej rozmowy. Kciuk dla Was, jesteście najważniejsi. Bardzo dziękuję za oglądanie Historii Realnej i wspieranie nas na Patronite i na YouTubie. Działamy dzięki Wam. I to, kochani, odwiedźcie naszą księgarnię internetową historiarealna.pl, koszulki Red is Bad, kubki, moje książki, między innymi Ukraińcy z autografem i na sam koniec kciuki dla naszych przyjaciół, bez których nie może się obyć żadna audycja Historii Realnej, więc zaczynamy oczywiście od Fundacji Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, Biblioteka Cyfrowa Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety i last but not least Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.